Siemka, dzisiaj niedziela, pogoda do dupy, ja trochę trachnięty, byłem u szwagra, spałem nawet u niego, więc jak coś tam powiem głupiego, to mi wybaczcie. O. Przyszłem, trochę im posprzątałem. Młodych trochę jest, ale nie o tym, bo te jasne to już też mnie nudzą. O Jezu, wysypałem tą dezynfekcją suchą, trochę im sprzątłem tam spod tych grzybków i koło tych młodych tamte. A żałujcie, że nie czujecie zapachu tego we filmiku. O, i są młode, o. Wylotek. Kuźwa, jajko tu jest. Nie siedzą na tym jajku. Ty, kolego. A to... A, no to to jest brat tej wylotki na trzy pióra. Na... cztery pióra, czy na ile ona jest tam? Po tej samej parze. Masz gniazdo, to sieć, a tamte niech siedzą. O, te się parzą. Łomżyńska się sparzyła z wylotkiem. Ten wylotek mniejszy od niej jest. O. No, szczuplejszy. Ona to ładna jest. Taka krępa w piersi, on jest taki delikatny, ale nie o tym chciałem filmik nagrać. Macie drobnego, karmcie młode. O, jak żrą ten gryt. Młode tam prawie wszędzie, już drugie jajka niektóre poniosły, ale to... Jasne, to o, już nie chce mi się z nimi tu siedzieć. O, te wszystkie też siedzą. 14 sztuk tu jest. Wszystko siedzi na jajach. Też im troszkę wysprzątałem. O, to super samiczka siedzi. Ale jedno jajko zniosła, młoda. Będzie czas, ale chciałem wam pokazać coś jeszcze. Ło! Nie bójcie się. Tada! Woliera zrobiona. Macie. Z tego drobniejszego panelu ogrodzeniowego. A tam gryzoń wejdzie, ale... Jeszcze to będzie naciągnięte taką siatką heksagonalną, o. Taką jak tutaj, nie wiem czy widać. Nie martwcie się, nie będą pod wolierą. Tylko tu jest wyjście. Zrobiłem im takie blachę, papą obkleiłem, żeby sobie też tu będą z dachu zlatywały. I tu będą sobie chodziły. Otwierane to jest oczywiście, nie? Coś takiego. Szkoda mi ich było. Ogólnie ten wylot jest od strony północnej. I tu w ogóle słońca prawie nie miały, a teraz to jeszcze taką deskę po długości im tu puszczę i będą sobie siedziały. Mówię, gołąb bez słońca to jest... Zresztą co ja będę wam tłumaczył. Wiadomo o co chodzi. O i już.
sobie schodzą. Wolierka fajna, nawet wyszła większa niż myślałem. Młodych się nalęgnie, to też będzie ich więcej. Dla 14 sztuk to myślę, że ten gołębniczek to jest superancki. Pozdrawiam Krześniaka swojego. Byłem z nim po te siatki. Z jego tatą. Bo u mnie coś w przyczepce światła nie działały. Tam parę set złotych już. Wolierka. Ale ładnie wchodzą już. Tu im otwieram. To sobie tu wychodzą. Tu wchodzą. Fajnie sobie wskakują. I tutaj mają jeszcze taki kawałek daszku. O, fajnie już to. Niedługo będziemy otwierać. Jak to mówią. A tutaj to wszystko siedzi. O, emy, probiotyk się daje. No te siedzą bobki. Wszystkie siedzą już. No ciekawe, co to z tego będzie. Coś tam pewno jakieś gołębie się uchowa. O, Pitera pozdrawiam. Andrzejka. Waldka. Wszystkich tam. No i wszystkich tych youtuberów. Ogólnie to wszystkich pozdrawiam. Nawet ci, co łapki do dołu dają. No, słabo coś widać. Co tam się przejmować? Tam nie jestem taki. No ale mówię, żałujcie, że nie czujecie tego zapaszku. Zarąbisty. Szybki trochę pozatykałem. O, wiatr wieje. Macie. Dzieciaszki. Im sypnie. Są tam. Po tych wywaliłem siwkach, tam nie chcę. Żałobnika, tu chyba wysztołsa żałobnik. Tego podłożyłem. A ten znowu wylotek na chyba 3 czy 4 pióra. Jak to nazwać? Przyplotek, wylotek? Ale on chyba będzie miał taką koronkę niedociągniętą. To raczej do wywalenia. A tu są. Są wszędzie. Bobków się lęgnie. O. Macie. Jest tych bobków. O, te są czarnuchy. Troszkę im sprzątłem. Te to fajne będą. Fajne, równiutkie. A, jak rodzice. Zarąbiste. O, o, zobaczcie, kary. Wajszpic, wajszpic. Dwa naraz. A jednego zostawię może jakie. Zobaczymy, co to potem wyjdzie, bo po tych kolorach to różne. Po bocianach, nie wiem, może zostawię dwa młode. Te bociany moje to już stare. Tak to jest, tak wszędzie są, siedzą. Chyba lęgi będą udane. No tu jakieś po nowej parce. Jeden bez sztołsika, a drugi ze sztołsikiem, taki malutkim, ale wylot boczny. Zarąbisty ptaszek. Tu jest coś po serkach. To może jakiś serek wyjdzie. Jedno też bez sztołsika. Drugi jakiś wylot. Ale zapaszek. Żyjcie.
A małym też sypniemy. Teraz idę na obiad. Oj, ciężki dzień czuję przede mną. Bardzo ciężki. Tomasz Fagrów. Jakiś tam... Dobrze żyjecie ze szwagrami, to wiecie, nie muszę tłumaczyć. O co, come on? No dobra, co ja będę tu nagrywał? Tam te bobki siedzą pod tą wolierą. O, siedzą, boją się. Dopiero wczoraj pierwszy dzień. Ale fajnie. Nie mają dużo tam, te dwie hordy. Jeszcze tu z tyłu mają taką wielką wolierę. Gigantyczną. No gigantyczną, z tego co widzę na grupach, te zaciągi, to ta moja woliera to jest pikuś. Jasne, to mają tutaj. Sobie siedzą. Kajtuś. Dunia. Coś takiego. Dunia, chodź. Mówię, jasne, mają to od południa wolierę to. A te mają od północy, to mówię, się zrobi. Szkoda gołębie bez słońca trzymać. O, tu będzie dobrze widać. Tu sobie będą siadały. Na 70 cm jest otwieranie. To będzie wszystko zaciągnięte. O, te jasne to jeszcze tu mają. Wolierę i dwie siaty. Jedną taką wielką. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Tak jak mówiłem, wszystkich youtuberów, co nagrywają. Jednych bardziej lubię, drugich nie lubię. Ale tam wiadomo jak to jest. Nie, jak ktoś dba, to mi to obojętnie, czy ktoś gania, czy nie. Byle były zadbane gołębie, bo jak ktoś nie dba, o tam. Już dno. O, sobie jedzą. Młode pasą. Jest, Łomżyńska siedzi. A ten wylotek to jest po takiej rozpłodowej parze tam. Kolega Marek ma jego siostrę. 130 numer. Na obrońcę to wie co to zaraz. Już nie będę tłumaczył. Fajne. No dobra, trzymajcie się, miłej niedzieli. I opijcie się. No, narka.